Kolejny telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryla zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje, prosimy? Jest pan z Łodzi. Ja chciałem podzielić się swoimi takimi uwagami, może. A mianowicie nieraz się zastanawiam, jak to jest. Te zło z dobrem bez przerwy walczy. I praktycznie biorąc, czy ja nie popełniam herezji, uważając, że dobro to jest Bóg, zło to jest szatan. Po prostu dla mnie Bóg to jest najwyższe dobro. Na przykład... I tak to rozumiem. Czym różny człowiek od zwierzęcia? Myślą o Stwórcy, iskrą Bożą. Czasami szatan złem zniechęca do Boga, złudy szczęścia tworząc, że prawa zwierząt jak człowieka, że tu na ziemi rządzi manej, że ci po śmierci nic nie czeka. Że dobro i zło to pojęcia, które ustala się w urzędach i w paragrafach, jak zaklęcia władzy, co nie wie nic o błędach, co nic o Bogu nie chce wiedzieć. O prawdzie, fałszu, piekle, niebie, prawa fizyki, biologii, że to się wzięły same z siebie. Tak głupi ludzie myślą w Boga najgorszy, wiara jest ich wrogiem, wróg. Walczą o swoje barabara, miast uznać nicość swą przy Bogu. I tak myślę, że nie popełniam tutaj jakiejś... Panie Wiesławie, dziękujemy za telefon. Postaramy się tutaj z księdzem Jackiem, oddając mu głos, ustosunkować się do tej wypowiedzi. Myślę, że umacniając to, co w tej postawie jest dobre, ale też wypowiadając jakieś słowa no, delikatnej przestrogi. No oczywiście słuszną rzeczą jest i prawdziwą, że Bóg jest najwyższym dobrem. Tutaj dotykamy też problemu, który dzisiaj może troszkę jest zbyt stawiany w cieniu, to znaczy to jest trochę zagadnienie filozoficzne, to znaczy obiektywizmu w poznawaniu prawdy, bo to, że człowiek ten czy ów Boga nie uznaje, czy neguje Jego istnienie, czy sprzeciwia Mu się w poglądach, w stylu życia, w decyzjach, w czynach, no to jest problem człowieka. Bo obiektywnie Bóg istnieje. Obiektywnie Bóg jest najwyższym dobrem. I tu może dzisiaj właśnie w kontekście tych różnych dialogów mówię bardzo oględnie i ogólnie. Możemy czasami się trochę pogubić i rzeczywiście no, ktoś powie tak, no wy katolicy tak uważacie, a my uważamy inaczej i to jest opinia równie uprawniona i jakoś tam na swój sposób prawdziwa. Otóż nie. My katolicy oczywiście tak uważamy, ale taka jest obiektywna prawda. Bóg jest najwyższym dobrem i złem jest szatan, oczywiście. Z tym, że tutaj jest problem także ludzkiego wyboru, ludzkiej wolności, prawda? To, co Pismo Święte tak jasno nam mówi, że Bóg zostawił człowieka w mocy jego rozstrzygania. Więc to się tu decyduje, ten wybór drogi, wybór dobra czy zła, na płaszczyźnie ludzkiego serca, ludzkiego sumienia, ludzkiej wolności. Tu się rodzi następny problem wolności rozumianej w sensie biblijnym, która de facto, ta wolność jest wyborem dobra i realizacją dobra i tylko dobra. Tak jak Bóg dla nas pragnie. Jesteśmy stworzeni przez Boga dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. I taką drogą idąc, realizujemy w pełni
naszą wolność. No, dziękujemy za ten głos. Zapominajmy tak. też, że Bóg nade wszystko jest miłością, ponieważ był taki w Pana Wiesława wypowiedzi krótki wątek, troszeczkę niepokojący, że dobro i zło to coś zapisanego tylko i wyłącznie w paragrafach. Dobro i zło to konkretny wybór człowieka, który jest wyborem zgodnym z sumieniem, czyli z tym, co zapisane jest w naszej naturze, co człowieka prowadzi, powiedzielibyśmy, do świętości. Przez to człowiek może dotknąć tych najwyższych wartości dobra, prawdy, piękna, ale też decyzja człowieka w jego wolności, stanięcia po stronie zła sprawia, że no człowiek nie wybiera tego, co dobre, co piękne, co wartościowe i w ten sam sposób nie realizuje swojego podstawowego celu, aby być świętym, tak jak świętym jest sam Pan Bóg. I też tutaj nie możemy nigdy zapomnieć o tym, że celem naszego życia jest życie wieczne. Dla tych, którzy służą Panu Bogu, życie wieczne w Jego Królestwie, a dla tych, którzy służą złu i szatanowi, wieczne potępienie. Tak więc, Panie Wiesławie, nie popełnia Pan herezji, uważając w ten sposób, ale trzeba zawsze szukać tego Boga, który jest nie tylko najwyższym dobrem, ale nade wszystko jest miłością, jest tym, który człowiekiem się opiekuje, a z samego faktu stworzenia jest Bogiem troszczącym się o świętość człowieka. No, dla zintegrowania tej wypowiedzi jeszcze warto przypomnieć tę katechizmową prawdę. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. To jest ta integralna perspektywa, która z jednej strony człowieka nie zniechęca, a z drugiej strony mobilizuje do wyboru i realizacji dobra w perspektywie tej ostatecznej odpowiedzialności wobec wieczności, która przed nami. W trosce o Polskę z Maryją pod krzyżem to temat naszego dzisiejszego spotkania w Rozmowach Niedokończonych. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Jerzy z Warszawy. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Benedykta i księdza Jacka. Proszę ojca i proszę księdza. Ja jestem osobą starszą, już po 70. No, byłem kilkakrotnie, no wielokrotnie mogę powiedzieć, byłem tu pod krzyżem w katedrze tutaj po tym tragicznym Smoleńsku z 2010 roku. No i jedno jest pewne, teraz po tym poświęcie niepodległości 11 listopada, w tej chwili wiemy, to jest jasne jak słońce, kto bił osoby spokojne, modlące się pod krzyżem. Kto bił, kto prowadził nagonkę, kto to wszystko robił. To jest to wiadomo, że to za akceptacją wszystko niestety rządzących na obecnie, którzy zostali no, jakąś tam mniejszością, bo to w sumie procentowo licząc, odliczając ludzi, którzy głosowali, którzy nie poszli na głosowanie, to bardzo niewielka w sumie grupa, no ale jest tak, jak jest. Wielebny ojcze i proszę księdza, chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że ci, którzy walczą krzyżem, to się niedobrze kończy dla takich, którzy walczą. Ja chciałem dać przykład. To jest rzecz pewna. Ja byłem małym dzieckiem. Może to był 48-49 rok. To było w Otwocku koło Warszawy, 30 km od Warszawy. Do dziś tam wychodząc z dworca, niedaleko po prawej stronie na wzgórku ogrodzona figura Chrystusa dźwigającego krzyż jest ogrodzone. I dlaczego wracam do tych lat? Bo wtedy z jakiegoś polecenia tam wtedy PPR-u chyba jeszcze, czy już nie wiem, czy już PZPR, nieważne, zebrano ekipę robotników i postanowiono zniszczyć tą figurę.
Ja zaznaczam, byłem dzieckiem, słyszałem to z ust mojej mamy żyjącej jeszcze przecież długie lata po tym i starsi ludzie mówili to trwożnymi głosami, to było w ogóle cały otwór, o tym mówił. Ekipa się zebrała, przyszedł pan tam z PPR-u czy skądś i z młotami z tym kazał rozbijać tą figurę. Żaden z robotników nie chciał uderzyć pierwszy, nie chciał, wymawiali się, że nie mogą tego. Ten zdenerwowany, ten aktywista PPR-u złapał młot, wszedł na jakiś tam, powiedzmy, taboret czy coś, no, na jakiś tam ten, zamachnął się, spadł z tego powiedzmy podwyższenia, no i niestety śmierć na miejscu. Ja nie potrafię dziś powiedzieć po tylu latach, jaka to przyczyna była, czy to jakiś zawał serca, czy to, no w każdym razie jakiś związek z tym wszystkim ja to widzę. I niech to będzie przestrogą, żeby ręki na Krzyż Święty nie podnoszono. Tyle chciałem powiedzieć. Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam i Ojcze Benedykcie za wszystko, za to Radio Maryja, za telewizję Trwam. Ojcze, moje serdeczne podziękowanie i najlepsze życzenia dalszej pracy i kochanego ojca dyrektora. Pozdrawiam, szczęść Boże. Bóg zapłać. Ta cześć i hołd należy się nade wszystko Matce Najświętszej, Niepokalanej, która jest patronką naszego radia i też jest królową i matką naszej ojczyzny. Dzisiaj stajemy razem z Maryją przy krzyżu, zatroskani o jej losy.